Co może się wydarzyć, gdy przy jednym stole spotka się wybuchowa mieszanka osobowości i kulinarnych pomysłów? Gówno się może wydarzyć. Straszny cringe, to na pewno. Trochę mi przeszkadzało właśnie w zupie dyniowej to, że czasami... No myślałam się, że jest to pestka, miałam ją między zębami i to było takie trochę krępujące, bo nie wiedziałam, co z nią zrobić. Ciągle. Tradycyjna jak babcia ci piekła. To nie był naleśnik taki, jak ja lubię i pamiętam z dzieciństwa, jak robiła babcia. Normalnie wcinam wszystko, ale dzisiaj przez grzeczność nie zjadłem tych naleśników. No. Doszłam! Już? A co baba na to? Jak to baba? Czy ja jestem baba? Ja jestem na pewno wygadany, ale w tym moim wygadaniu jestem, no, introwertykiem. I nie wyobrażam sobie zaprosić do domu obcych ludzi dla nich gotować i wchodzić jeszcze z nimi w jakieś interakcje społeczne i oceniać na głos jedzenie. Na przystawkę obietnica. Radość dla podniebienia, czyli krewetki na patyku. Myślisz, że ja się tym najem? Cztery krewetki. Ale poczekaj, jeszcze jest mięso. Minusem tych krewetek było to, że nie można było sobie ich zjeść więcej. Sama myśl o tym wzbudza we mnie naprawdę duże drgawki, żenady. A właśnie o tym jest program Ugotowani. Ugotowani more like scringowani. Prowadzę dom. Jestem gospodynią domową. Aha. Rozumiem. Gotuję. Czyli już inna forma zabawy. Mam wrażenie, że w tym duecie ktoś bawi się nieco gorzej. Ale zobaczymy, no. Mam nadzieję, że się towarzystwo trochę rozweseli, bo jest sztywno. O Jezu, to będzie bolesne przeżycie, to wy sobie nawet sprawy teraz nie zdajecie. Chodźcie do ciukej loczki. Kolejne tego, że próbujemy po raz kolejny jakiś nowy dokument, takie nowości wakacyjne tutaj, to muszę się dowiedzieć, czy akurat podoba wam się komentowanie Ugotowanych. To nie oznacza, że nie będzie innych par dokumentów, ale po prostu możecie teraz zadecydować, czy się w ogóle powie drugi odcinek kiedykolwiek w przyszłości Ugotowanych. Wystarczy, że dacie łapkę w górę. Jeżeli będzie 20 tysięcy, no to się pojawi ten odcinek kiedyś. Chodźcie teraz do odcinka. Potężne CGI wincze. Co chodzi w tym wincze? Potężne jest. Warszawa. Tutaj przez 20 lat mieszkał Chopin i nigdy się nie najadł. Na stole miał owsiankę, zgliwiały biały ser, jajka i herbatę z owoców dębu. Dzisiaj w stolicy każdy chce być najszybszy, najlepszy i najsmaczniejszy. Każdy biega i zbija kalorie, aby wieczorem zasiąść do stołu i najeść się do syta. Nie na tym polega odchudzanie, że w momencie, w którym robisz wysiłek fizyczny w ciągu dnia, to możesz się potem napalać do syta. Narrator, co ty gadasz za głupoty? Nawet Stadion Narodowy ma kształt wielkiej miski. O matko boska, jaki to jest stary odcinek, spójrzcie jakby na Stadion Narodowy tam. O matko. Tai Chi Chuan wygląda jak walka chińskiego kucharza z demonem złego smaku. Już mamy nad Wisłą naszego mnicha. Dzisiaj będzie apetycznie. Dla mnie gotowanie jest sposobem dzielenia się z innymi tym, co umiem i tym, co kocham robić. Musicie wiedzieć, że to jest sezon pierwszy, czyli piąty. Zaczynamy totalnie od początku z Ugotowanymi. To jest stary odcinek Ugotowanych już na start. Pierwsza kolacja odbędzie się u Agnieszki Długosz, pani product manager w firmie wydawniczej. Sami w kuchni. Tak jak w życiu. Nie wszystko się toczy tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Dobrze jest zawsze mieć plan awaryjny. Przetłumaczę. Jeżeli nie wyjdzie ci zdaniem głównym, ratuj się deserem. Oho, robią zakupy w Almie. Ta reklama chyba nie zadziałała, bo tych sklepów już nie ma po prostu w Polsce. Kulinarną wycieczkę na południe Europy rozpocznie przystawka. Dyniowy sposób na niepogodę, czyli włoska zupa krem. No dobra, tutaj na początku macie w szablonie tego programu pokazane, jakie będzie menu. I potem reagują na to menu inni ludzie, którzy są zaproszeni na obiad, który przygotowuje tutaj koleżanka. Robert Serek. Dla samego siebie i dla znajomych po prostu Serek. Człowiek wielu zainteresowań, wielu wcieleń, wielu twarzy. Czy jak ktoś ma wiele twarzy, to nie jest przypadkiem fałszywy? Kiedyś prowadziłem zajęcia na SGH-u, uczyłem statystyki przez 10 lat. Mól książkowy przeszedł metamorfozę. Został lwem salonowym, redaktorem naczelnym, DJ-em, właścicielem sklepów z butami, ubraniami i gadżetami. Serek zna całą Warszawkę. Wie kto, gdzie, z kim i dlaczego. No i najważniejsze, ten facet naprawdę potrafi się bawić. Okej.
Fajnie. Dwukrotny mistrz Polski w kartingu teraz przesiadł się na nieco większe auta. Kierowca wyścigowy Rafał Rulski będzie kolejnym gościem u Agnieszki. Pierwsze przyjęcie będzie bez hamulców. Czy co, wszyscy umrą? No i ostatnia uczestniczka. Najwięcej wadze to właśnie wyrwałam na dobre jedzenie. Ula Pomorska. Zdecydowanie wolę potrawy szybkie, nawet ciasta, jeżeli robię, to robię bardzo szybkie ciasta. Błysk. Szaleję w kuchni, u siebie, dla przyjaciół. To chyba ta będzie robiła tutaj największą trzodę przy stole, nie? Ona będzie mówiła, co ty za ciasto? Komu tu chcesz to dać? Psom? Ty... Babo bez umiejętności. Myślę, że nie doceniam chyba troszeczkę tego, co robię, no, też gotowania. Gdzieś tam zawsze wydaje mi się, że inni zrobią to lepiej. Nieprawda, ja ci nie wierzę. Ja już mam ulubienicę go na tym programie. Już widzę, jaki to jest typ charakteru. To jest taki w zasadzie, no ja chyba momentami nie doceniam swoich umiejętności kulinarnych. Wydaje mi się, że oczywiście, że inni gotują lepiej. Z wielką przyjemnością to sprawdzę. Zobaczymy, kto mnie tutaj przywita. Wchodzę do środka. Dzień dobry. Cześć, zapraszam. Trafiłeś idealnie z kwiatami. Cześć, Rafał, bardzo miło. To dla ciebie. Dwa bukiety, jeden dla gospodyni, drugi dla siebie. Bardzo oryginalne. Trochę na początku było niepewności w tym naszym rozmawianiu. Bardzo fajna ta kuchnia. Trochę niepewności w naszym rozmawianiu. Bardzo ładnie, politycznie, dyplomatycznie powiedziane. Super. Klimat ma, prawda? Za chwilę oceni go bywalec warszawskich salonów. Dzień dobry. O co ci chodzi, bywalec warszawskich salonów? Gdzie są warszawskie salony? Ja czasami oglądam serial u siebie w salonie. Czy to jest mój warszawski salon? Ostatnio jak byłem na wsi i chodziłem po gospodarstwach rolnych i ktoś mi zadawał pytanie, skąd jestem, gdzie ja mieszkam, to ja mam tak to jakoś tak czułem potrzebę wytłumaczenia się, gdzie ja mieszkam. Bo takie, no wiem, no ja generalnie wychowałem się w Elblągu, jestem z Gdyni, ale ogólnie to mieszkam, wiesz, wszędzie, ale ostatnio to akurat tak się, no akurat składano, że tak akurat wziąłem kredyt, no akurat w Warszawie. I z tych sympatycznych ludzi ci mieli takie... Z Warszawy mówisz? Tak, tak, ale wiesz, no miasto takie, no duże, ale oczywiście wiadomo, sercem Gdynia, nie? No chyba, że kibice Legii akurat chodzą obok mojego domu, to wtedy oczywiście Legia Warszawa to najlepszy klub. Wiedziałem, że Warszawiak... Nie, nie! Dzień dobry, cześć, Serek, bardzo mi miło. Cześć, Serek, bardzo mi miło. I ostatnia nieznajoma. Kobieta, szpilki. Cześć! Super, jak kobietka. Mam pewną facetkę. Cześć. Bardzo mi miło. Tak, witamy. Cześć, Serek, bardzo mi miło. Miło również. Nie w ogóle spodziewałam się mężczyzny, więc zaskoczenie było, jak coś zaczęło tupać. Co? Sebek, tak? Serek. Serek, taki to takie imię? Serek? Takie nazwisko, ale używam jako pseudonim artystycznego. Rozumiem, artystyczna dusza kolejna, super. Dokładnie. Będzie wesoło. Będzie wesoło. Serek, będziesz tam opowiadał żarty, co? Będzie śmieszny, k***a. Ja się już nauczyłem, żeby nigdy nie mówić, że ja robię komediowy content, bo jak ktoś potem do mnie bali, no to dawaj, rozśmiesz nas, rozbaw. A, dawaj żarty, dawaj. Mam takie, wiecie co, żarty powiem taki, mam ochotę się zabić. Dokładnie. A czemu kolejna? No tak ostatnio spotykam samą artystyczne dusze. A ty co robisz? Przez ostatnie kilka dni. Ja zajmuję się dziećmi. Prowadzę dom. Swoimi. Prowadzę dom. Jestem gospodynią domową. Aha. Rozumiem. Gotuję. Czyli już... inna forma zabawy. Mam wrażenie, że w tym duecie ktoś bawi się nieco gorzej. Serek już wie, że się kończyła rozmowa. Już o czym pogadamy, jak tam bąbelki, mocno! Wiecie co, luźno było, miło już było, nie? Teraz już będzie tylko gorzej. Już teraz chodzimy po schodach, już na 20 piętro. Na każdym kolejnym będziemy coraz bardziej zmęczeni. Okej, niektórzy są bardziej wyluzowani, którzy mniej. Ale co, nigdy obiadu nie jadłaś? Jadłam, jadam codziennie nawet. No tak, chyba nie ma żadnej innej obiad. Trwa pierwsze przyjęcie u Agi. Kulinarna potyczka dopiero się rozpoczęła i nie wiemy, kto wygra 5000 zł. Na stole jest przystawka. Włoska zupa typu krem z dynią w roli głównej. Pestka. No właśnie, coś między zębami, jakaś pestka. Z dyni. Może z dyni coś, a no tak. No i pestka w dyni. Będziesz płaciła szmato za mojego stomatologa, też są zdrowe. Trochę mi przeszkadzało właśnie w zupie dyniowej to, że czasami... No myślałam się, że jest to pestka, miałam ją między zębami
I to było takie trochę krępujące, bo nie wiedziałam, co z nią zrobić. No nosa sobie wsadzić, ciągnąć ją. To zrobić pestko, dawajcie kamerę, muszę powiedzieć, tych pestkach. Słuchajcie, nie wiedziałam, co zrobić z tą pestką, no po prostu nie mogłam tego przejść normalnie, o co chodzi? Ten program w założeniach jest taki, żeby wyciągać z tego wszystko, co najgorsze. I ja to uwielbiam. Jeszcze tylko skupiam się na pysznej zupce, przepraszam. Nie, to jest najgorsza zupka, jaka jadam w swoim życiu. Okej, no, jakby zupa jak zupa. Nie powaliła mnie na kolana, ale zobaczymy, no. Mam nadzieję, że się towarzystwo trochę rozweseli, bo jest sztywno. Co ty nie powiesz, Serek? A przecież ty taki wesoły jesteś, party opowiadaj! Czas na słono-słodkie pancake party. Aga chce, aby każdy sam kreował smak, łącząc słodkie i słone dodatki. Przydadzą mi się łyżki. Ta jest kurkowa, ta jest... Zaczynamy. Czy ona przygotowała jedzenie, które oni mają sobie sami zrobić? Oj, coś czuję, że będę cisnąć ją. Czy pancake'i są na słodko? Tak. Tak? O Boże, tak, ja z kurkami, nieźle. Nie, dobrze. To jest odrobina cukru brązowego, nie zaszkodzi. Masz szczęście, że nie oceniamy za sposób jedzenia. No, naprawdę. Oceniacie. Nie, kurki były okropne, bo były z tym kary. Nie chcę mówić okropne. Wiem. Ja już ją wyczaiłem na początku, ja wam mówiłem. Ja nawet nic nie wiedziałem, że tego zasunę. Ja tylko usłyszałem, że ten odcinek jest okej do komentowania. Ale już od początku, jak zobaczyłem ją, mama czwórki dzieci, jak fajnie, że mam cztery bambelki. Bo czasami, doceniam chyba tego, jak ja gotuję tym, armozjadą małym gówniarzom, smuskowanym, tym śmierdzielom. Ja już wiedziałem, że to jest, bomba przy tym stole. To jest, cały? Taki tak, duży? O, tak. Może. To są takie... Ciągle. Tradycyjne, jak babcia ci piekła. To nie był naleśnik taki, jak ja lubię i pamiętam z dzieciństwa, jak robiła babcia. Stary, to nie wiem, skrzeź babci. No co ty gadasz w ogóle? Boże, on waży pół kilo, więcej ode mnie. Ona mnie też uczyła takie cienkie, pergaminowe, ale widzę też, że one są z innej mąki, jest tak? Bo to, to jest mąka przenaskolnego przemiału. Dla mnie totalnie nieudane te naleśniki, no, jako jedyny zostawiłem, nie wiem, innym może ta mąka gryczana smakowała. No. Zjedz tego naleśnika, no nie rób, kurczę, wiochy, no. Już się robi nieprzyjemnie, zostawił na talerzu naleśnika, ale ja też z mąki gryczanej nie cierpię tak naprawdę, no, wszystkiego. Ktoś wymyślił mąkę gryczaną, żeby ludzie nie mieli przyjemności z jedzenia, żeby mniej wpierdalać po prostu? Wydaje mi się takie trochę skromne te menu, jeżeli chodzi o obiad, brakuje mi takiego konkretu. Takie kropki na DI. O, chodzi ci o mięso, tak? Po prostu nie ma mięsa. Specjalne patelnie to robiłaś? Warto mieć jedną patelnię, co smażysz tylko na leśnik. Jeszcze byście puścili jakąś muzykę, to jakiś jazz, to by się od razu robiło jakoś tak przyjemniej. A tam jest taka suchość, ja nie mogę. Ja wam tak czy tak skipuję większość tego po prostu jedzenia i jakieś tam mini komentarzy. Ja się to źle czuję, ja się czuję jak w saunie aktualnie. Mam w ogóle jedną patelnię. Co ty nam zrobisz na tej patelni jednej? Danie jednogarnkowe. Lubię jeść. Uwielbiam. Kocham jeść. A wolisz jeść czy gotować? Jeść. Nie, no lubię siedzieć w garach! Lubię! Lubię sobie tak posiedzieć 2-3 godziny, żeby mojej kolonii w domu zrobić obiad. To zdecydowanie bardziej lubię niż jeść gotowe jedzenie przygotowane przez mojego męża, który akurat teraz nie ucieka przed dziećmi do pracy i nie wraca na gotowy posiłek. No właśnie, nie wiem dlaczego obieram ze skórki. No właśnie, ja też tak patrzę, myślę sobie malcontent czy co. Słuchaj, Rafał, ty jesteś najbliżej mnie, czy możesz mi powiedzieć, czy mam serii koty między zębami, dziękuję. Nie, absolutnie nie. Bawię się dobrze, wydaje mi się, że jest bardzo fajna atmosfera. Nie, ty jesteś totalnie odklejona kobieta. Dla mnie było trochę za sztywno. A mnie zależało na tym, żeby sobie posiedzieć w przyjemnym towarzystwie i porozmawiać, poznać się troszkę. Ale nie było przyjemnego towarzystwa, ani dobrego jedzenia. Gdyby ktoś nie zauważył, przy stoliku jest jeszcze Rafał, który postanowił być bardziej małomówny niż Robert Kubica. Nie wiem, co to za nawiązanie do Roberta Kubicy. Rozumiem, że Robert Kubica mało mówi. To jeszcze jest drugi facet, jakby co. W samą porę. Deser uratowany. Już za chwilę na stole pojawią się gorące jabłka łasucha. Przepis na ugotowani TVN.pl. Nie sprawdza, dzięki, bo nie brzmi to dobrze. Takie owoce, które na ciepło smakują ok, to może banan, a na przykład taka na ciepło pomarańcz czy jabłko, to nie. To nie dla mnie. Bakanie. Jest folia aluminiowa. Jest. Jesteś malkontent. Jaki malkontent? Jak to z tobą jest? Normalnie wcinam wszystko, ale dzisiaj przez grzeczność nie zjadłem tych naleśników. Czas na niegrzeczne oceny. Czy Rafałowi uda się coś powiedzieć? Wieczór był fajny. Atmosfera, nie mogę zrobić wow. Bardziej sympatyczna niż kulinarne ekscesy Agnieszki. Trochę mi zabrakło jakiejś atrakcji. Więc daję Agnieszce 6. 5.
7. Pierwsza kolacja za nami. Agnieszka mogła zdobyć 30 punktów. Zdobyła ich znacznie mniej. I już wiemy, że Agnieszka przegrała totalnie. No właśnie mi się wydaje, że bycie jako tą pierwszą wylosowanie pierwszej kolejności to jest najgorsze, co ci może spotkać w tym programie, nie? Dzisiaj będzie na pewno łatwiej, bo już się trochę znamy. Wczoraj nudno i sztywno, czy mdło i sztywno? Mdło. Na przystawkę obietnica. Radość dla podniebienia, czyli krewetki na patyku. Krewetki na patyku to krewetki na patyku. Albo, nie wiem, na wykałaczce. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. Niestety, tyle musi wystarczyć dla czworga. Tych krewetek zawsze jest za mało, Wszędzie. Krewetki to jest po prostu domyślnie posiłek na przystawkę. Nie da się najeść krewetkami. Ale pyszne. Yummy. Po krewetkach jak grom z kulinarnego nieba na talerze spadnie polędwica błyskawica. Balnie nam tu w stół u Rafała. Dobry bokser by się tu przydał, nie chyba nie kierowca wyścigowy. Ja widzę to w formie zapieczonego kawałka piekarnika, takim jeszcze wbitym metalowym termometrem. Trzeba byłoby zrobić totalnie ugotowanych na YouTubie. Widziałem, że chyba tylko Bandzie w taki prześmiewczy, bardzo mocno luźny sposób to zrobiło, ale ja tak mówię, rzeczywiście jakiś taki sezon ugotowany, gdzie co odcinek jest inna paczka YouTuberów, nie? Tylko musiałby to ktoś robić zewnętrzny, bo nie wiem, czy ktokolwiek lubi się z taką dużą ilością YouTuberów, żeby to prowadzić. Pierwszy gość ma dzisiaj wielki apetyt. Przypuszczam, że ta duża torba jest po to, aby zapakować do niej to, co zostanie po przyjęciu. Oczami wyobraźni Serek widzi na talerzu ławicę krewetek. Proszę, proszę. Dzień dobry. Czołem. Cześć, Serek. I kolejny gość. Ale się ziejom. Po tych schodach na czwarte piętro. Proszę, proszę. I już, kurwa, jedna ocena mniej za to, że na czwartym piętrze mieszka. Zapraszam. Cześć. Cześć. Schodami. Cześć. Cześć. Przyjaciele najlepsi, nie? Ale oni muszą być na siebie tacy mili, a potem siebie oceniają. To jest tak fałszywe. Wyobraźcie sobie rzeczywistość, w której po spotkaniu ze znajomymi u ciebie w domu, oni wychodząc z chaty, biorą tabliczkę, normalnie ci wystawiają ocenę za spotkanie. No dzisiaj taka imprezka była 5 na 10, Maciek, powiem ci. Nie rozumiem, dlaczego nagle w połowie imprezy wyciągnąłeś planszówkę, kiedy nam się dobrze gadało i graliśmy w Monopoly przez 2 godziny. To było marnotrawstwo czasu. Poza tym widać, że lałeś tanie whisky. A zaś się złote jakiegoś Reda Granta, co to k***a za gówno jest? Mamy komplet. Idzie nasza pani. Nikogo nie ma w domu. Cześć. Cześć. Jak to nie ma? Wyglądasz, jaki masz zajebisty krawat. Nie ma. No, cześć. To może dobrze cię widzieć. Cześć. Co normalnie dzisiaj w tym krawaciku? Cześć, PKP. Kontrola. Bileciki do kontroli. Wagon restauracyjny rusza. Zajmijmy miejsca. Chodź, nie, Aga, usiądziesz tutaj z tej strony, bo ja będę miał szybciej do wyjścia, okej? Okay? Wiesz, że jestem leworęczna, potrzebuję trochę przestrzeni z lewej strony. Boże, będzie mi się dotykali. Nie mogę cię skruchać. Ona lubi się rozpychać, ona cię będzie waliła łokciem. Coś się przypaliło? To kot. Zabierzcie kota z patelni, bo się przypala. Jedzcie oliwki, bo ja zaraz je skończę. Jest przystawka gotowa. Na początek krewetki na patyku. Jak on nie weźmie ogonku z krewetek, to do razu może dać mu jedynkę. Nienawidzę, jak restauracje dodają krewetki z ogonkami. Jeden kieliszek przecież tu nie zbawi, no. Tak, ale mam zasadę, że jak piję alkohol, to nie jadę. Kiedyś mi zabrali prawo jazdy, ale... No to nie, że jazdy po pijanemu? Dawne czasy. Też mi się kiedyś zdarzyło stracić prawo jazdy, nie powinienem ale się... Ale jak to też? Nam się nie zdarzyło. Czy to jest temat do rozmowy i chwalenia się? Mam drugi raz wspominać o Bungina na tym odcinku. Tak, to było jeszcze... punktów za dużo, tak, że nazbierałeś? Dokładnie. I to za jednym razem od razu za dużo punktów. Nie, on musiał naprawdę zdać. Uwaga, idę. Dobrze, nareszcie jestem tak godny, że zjadłem wszystkie oliwki. Kobiet, wow. Pewnie, że tak. A gdzie ten patyk, przepraszam? No, bo zapomniałem kupić. Nie ma patyka, k***a! Właśnie patyk się urwał, bo się w końcu... Patyk będzie do rączki. Myślisz, że ja się tym najem? Cztery krewetki. Ale poczekaj, jeszcze jest mięso. Myślisz, że się tym najem? Wiedziałem, że przy krewetach to padnie, wiedziałem. Minusem tych krewetek było to, że nie można było sobie ich zjeść więcej. Wyglądam jak wyglądam, ale jeść to lubię. To już wolę ten razowe naleśniki, więcej ich było. Oho, ale punch taki... Ale taki doleciał, k***a. Długo? Nie lubię krewetek, ale się zaczynam przekonywać. Są teriyaki. Bardzo dobre te krewetki, ale bardzo ich mało było. Serek, to ja cię przyniosę, chcesz?
Pewnie, bardzo chętnie. Ja byłem dzisiaj strasznie głodny i tak czytając sobie rano to menu liczyłem nie tyle na ten patyk, którego nie było, co na nieco więcej krewetek. Serek! Słucham? Zjadła. Nie wiem, z krewetkami jak z pyrogami, zawsze dają ich za mało i za mało i są za małe ogólnie. Kot zjadł? Zjadła dwie krewetki. Jezu, gdybym wiedziała, że kot dotykałbym nie zjadła w ogóle. Dobrze, że bez patyka były. No i siódemka maksymalnie. Też, patyk też zjadła. Stanu, tam się nie zjadła. Bo te patyki zjadła. To jest dziki tygrys. Jest śmiesznie i tak powinno być. No w końcu jest, jest miła atmosfera i nie ma tego, że jak ktoś uderzy widelcem czy łyżką o talerz, to wszyscy... Może co się dzieje? A ktoś tak robi? Przecież znam ludzi, których bardzo denerwuje ten dźwięk widelca na talerzu. Takie... Ale nawet jeżeli się pojawią przez pół sekundy, już jest takie... No. Doszłam! Już? Ona doszła. O, przepraszam panie nauczycielko, już się zachowujemy, okej, przepraszam. Poczekaj, to albo jej smakowały krewetki, te krewetki. Krewetki to jest afrodyzja. Posłuchaj, albo to. Stwierdziłam, że twoja uroda... Prosto w oczy, no, proste w oczy. Przypominasz mi jakiegoś aktora, który grał w Dynastii, nie wiem tylko jak się nazywa, bo już stary pewnie jest. Blake ale ty już wydasz tego młodego. Nawet fryzurę ma taką samą. Do Stevena? Nie no, proszę cię. Steven? Dobrze. Przystojny mężczyzna, chyba aktor. Pogroził mi palcem, za tego Stevena to cię zabiję, ale to nie ja go wymyśliłem, tylko Uolaj. No ale kobieta może, ty nie możesz. Klasyk, klasyk wśród mężczyzn. Powiedział, że mnie udusi, jak jeszcze raz powiem Steven, ale to nie ja powiedziałam Steven, tylko Agnieszka. Śmiesznie, ja się wiesz, na lajcie do tego podchodzę, więc... Na spokojnie do tego podchodzę, jasno, okej, no, normalnie. Jakie to jest wydarzenie socjologiczne, powiem wam, nie? Po prostu oglądanie tego to jest... Muszę chyba jakiś odcinek nagrać po prostu z moją Ewcią, ale wydaje mi się, że ona się tu odnajdzie jak ryba w wodzie. Dajcie widzowie znać, czy to dobry pomysł nagrać kolejny odcinek z panią psycholożką. Ja jestem bardzo głodny i znowu mnie zawiodłeś, bo jest tak mało. Na dużym talerzu jest... Mała polędwiczka i dodatki. To już bez przesady, trochę tego jedzenia tam jest. Myślałem, że będzie wołowina, to znaczy tą bardziej szlachetną opcję mięsa wybierze. Jestem szczera, bardzo mi smakuje. Bardzo się cieszę, dzięki wielkie. To jest pomidor, tak? Z pomidorkiem, rukola. To jest pomidor, masz problem z rozpoznaniem pomidora, podstawowego warzywa. Fajne połączenie smaków. Naprawdę mi smakowało dzisiaj to, co jadłam i aż się boję. Strach ma wielkie oczy i pozwala więcej zobaczyć. On jest najbardziej cichą wodą tak naprawdę, więc on ma największą szansę na wygranie, bo najmniej osób kurwi. Zobaczcie, jak on jest pod Adamem Limon, jak się uśmiechnęła teraz. Myślę, że mają szansę wystąpić w następnym programie u Szymona Majewskiego. Ale nie, przychodzi Merlin. Do Stevena. Do Stevena. A co baba na to? Jak to baba? Czy ja jestem baba? Wracam do siebie. Oni mają już naprawdę taki mocny konflikt, ja to czuję, to jest w powietrzu. Mam wrażenie, że trochę jesteśmy wobec ciebie złośliwi. Zaczyna się robić rywalizacja. Co ty nie powiesz? A teraz się zaczyna, ona już od początku jest. Smakuje ci to danie? Jest obrzydliwe, tylko nie mów mu. Dobra. Ciężko cię zaspokoić. Myślę, że zawalił tą sprawę i nie zapytał, kto lubi i jaką lubi tą polędwiczkę. No ale chyba o to chodzi, że jakby on przygotowuje to, co jakby no chce, nie? I wy musicie się dopasować. Takie jest założenie programu, Serek. Mus czekoladowy. To wygląda tragicznie. To wygląda tragicznie. To wygląda jak kupa szyszyla. O Boże, jak to wygląda. Rzeczywiście, widok może niepokoić. I to są laskowe, czy jeszcze jakieś inne orzechy? Laskowe. Jesteś uczulona na orzechy? Nie, absolutnie nie. To by było straszne. No jakby się zaczęła tutaj dławić, krztusić i umierać. Byłaby atrakcja. Content! Uratowałby się? Z PO miałem piątkę. Ja też. Pozycja boczna ustalona. I z bandażowania mi dobrze szło. A ja na PO zawsze stałem w kącie. To ja zemdlałam gdzieś w tablicy. Kiedyś umówiłam się właśnie z moimi właśnie koleżankami, kolegami, że zemdleję tak na niby przy tablicy. Pozdrawiam pana z PO i tak powiem, że plaś, a on tak z tą tak bracią! No i krzyczy dalej. Bracią? O co mu chodziło? No bracią i do pielęgniarki lecieć, zemdlała dziewczyna, no. Myślałem, że na śpiocha. Serek ma problemy ewidentnie trochę, nie? On jest naprawdę, he's a mess. Jaki jesteś posłuszny! Wszystko zjedzone, brawo. Można oceniać. Nie pojadłem, w związku z tym dojadam swoimi własnymi okularami. Mój kawałek mięsa był niedosmażony. Deser mi smakował, ale nie był fantastyczny. Wyglądał zaskakująco. Było go najwięcej z wszystkich dań. Bez sensu proporcje.
Uratowała go atmosfera. Boże, jakie to trudne. Daję mu punktów 6. Dzisiaj dam 7, żeby nie było, że jestem malkontentem. 6. Co? Jak dużo mu daliście? Ja powiem, że dacie mu po 4, 5. A widać, że w tym pierwszym sezonie to nie dają tak, wiecie, bo miło było, nie? Dzień dobry, zielono mi, czyli zupa ze świeżych ziół, lekko ostra, bo początek musi być jak u Hitchcocka. I tak naprawdę można ją zrobić na jednej patelni, no i oczywiście w wielkim garnku. Podoba mi się filmowe skojarzenie. To jest to zupa, która jest wersją autorską zupy szpinakowej z odrobiną ziół. A trochę się boję, że będzie jak u Hitchcocka. Na początek trzeba czerwoną cebulę skroić, oczywiście się popłakać, dodać zabójczą papryczkę chili. Rzadko jem naprawdę ostre rzeczy. Wyzioną ducha już przy pierwszym daniu. Kolejne z ziółek również lekko przesmażamy na oliwie. Zalewamy bulionem, gotujemy. Dojedli pomidorowo, potem schabowego, a na koniec będzie sernik. Siemano! Już ktoś dzwoni, a ja mam... To polecę tam i wrócę. Kto tam? To ja, ulala. Cześć, zapraszam na czwarte piętro niestety. Cześć, tu ulala, the fuck? A ja zapomniałem o dwóch jajkach. Zapomniałem ich dodać niestety do ciasta. Tada! Cześć, chyba czas się przekonać do win. Tutaj będziemy jedli? Wow, no nie, no po prostu wiedziałam, że czegoś mogę się spodziewać. Albo szalonego. No jest to trochę niewygodne dla mnie jako dla kobiety, ale ogólnie fajny pomysł, coś innego. Kobiety nie mogą siedzieć na podłodze. A niewygodne też dla mnie jak dla kobiety, bo kobiety wiadomo, że są tak skonstruowane biologicznie, że nie mogą siedzieć na kolanach. Faceci to wiadomo, mają poduszki pod nogami, ale... Słuchaj, ale to chili... Ty nie lubisz? Mam wodę. Ja sobie... Chyba prosimy okay. Wodę. Dobre, nie, ja lubię, ja lubię. Bazylię poznaję. Ostra jazda. Poznaję. Ona jest taka fajna, że tak pierwszy łyk się bierze, nie? Tak, fajna zupa i za chwilę... Czujesz po prostu ten ogień. Jakie oczy wychodzą na wierzch. Jaka potężna. Ja się z tą zupą nigdzie nie spotkałem, w sensie, żeby gdzieś... Po prostu wszyscy unikają jej jak ognia. Dobre. Coś niezła, zjadłaś prawie wszystko. No ja wiem, bo ja jestem głodna, nawet tak pali. Nie lubię pikantnych potraw. Po pierwszej łyżce zupy już wiedziałam, że nie dokończę tego dania. Dolej mi taką łyżkę. Dobra. Niech facet jednak lubi ostre jedzenie. O, ja lubię ostre. Co ty taka jesteś w generalizowaniu, kurwa, płci, nie? No kobiety to tak nie siedzą. O, faceci to lubią takie rzeczy, kurwa, co ci chodzi? Co ty encyklopedię piszesz, kurwa? I on to lubi ostrą jazdę. No właśnie, też. Dlatego jemu smakuje tak bardzo. Bagietka jest wyśmienita. No. Jak kelnerka w GS-ie. Kolejny test dla gości. Ekscentryczne połączenie ryby z masłem orzechowym. Apetycznie to nie wygląda, ale jest smaczne. Ale głodny jestem. To zupełnie tak jak ja wczoraj. Ten już go tam ciśnie. Ja bym nie wiem, czy ja bym tak cisnął swoich gości, bo oni potem będą ci wystawiać ocenę, nie? I tak maluśko, i tak maluśko, tak maluśko, no ty chcesz, żebym się tym najadł, to serek. No proszę cię, no. Nieźle, już tam, tam są urazy mocne. Z uśmiechem mówione, ale szczerze, serduszka. Robert, zwany Serkiem, przestał chyba wierzyć w swój kulinarny talent. Serwuje małe porcje. I ma talerz ze społem, gdzie się dostaje takie talerze. Ciepłe? Ciepłe, dobre. Bałam się, że to będzie zbyt słodkie i zbyt mdłe. Połączenie czyli ryby i masła jest jak najbardziej trafnym. Być może wykorzystam to kiedyś w moich jakichś próbach kulinarnych. Ale ryba miała strasznie dużo ości, przynajmniej mój kawałek. Może się zdarzyć ość między zębami. Może się zdarzyć, wtedy należy uważać i mniej mówić. Bo milczenie jest złotem. Ten ryż ciemny mi nie smakował za bardzo. Ale kwestia gustu, każdy lubi to, co lubi. Wy to macie takie mądre teksty, naprawdę. Was wyciągnąć z kontekstu, wrzucić po prostu cytat i bramkę, nie? Każdy lubi to, co lubi. Jajka nie są jednak potrzebne, bo pachnie i wygląda tak, jak powinien.
Z foremki na stół wędruje chlebek bananowy z bakaliami. Chlebek bananowy to potrafi być naprawdę bardzo dobry. Albo bardzo zły, jednocześnie. Sarek poszedł na łatwiznę, kazał krupę czekolady. Był łatwiejszy do strawienia w wersji słodkiej jako gospodarz. Ta zupa była naprawdę rewelacyjna. Troszkę czuję się rozżalona. To ciasto było smaczne, ale prawie jakbym jadł u babci. Zupa była dla mnie za ostra, drugie danie mi smakowało. O, myślałem, że będzie to bardziej tak urozmaicone. W związku z tym przyznaję punktów 4. 7. 5. Ale się wyżyli na nim. To się k***wa dostaje za bycie niemiłym. To się k***wa dostaje. Proszę. Cześć. Jaka piękna. Cześć. Proszę, musisz się rozgrzać, bo tak jak ja wczoraj. Bardzo. Na wejściu. Karniaczek. Cześć. Hej. Ładną torbę. Tam mówi, masz ładną torbę, nie? Przyszedł cały ubrany w różne ciuchy, a tam mówi, masz ładną torbę. Jak źle musisz się ubrać, żeby usłyszeć tylko i wyłącznie komplement na temat torby, z którą przyszedłeś. Rogi z trzema rodzajami farszu. O Boże, o Jezu, jak dobrze. Skubana. Przejrzała ich. Widać, że menu ogarnęła dopiero po trzech wizytach. No ona ma najłatwiej. Ona wyczaiła od nich wszystkich po prostu to, jakie mają preferencje i zmiażdży ich. Czosnek jest, tak? Może kiedy ty to robiłaś od piątej dzisiaj rano? Sama lepiłaś mam. No, kto? No nie wiem, babcia. Nie, schowana sama. Za weneckim lustrem. Sama. Można sobie jeszcze cytrynki docisnąć. Mam wszystkie trzy, zaraz będę dobierał resztę. Wspaniałe, kremowe. No. Smakują wam? Super. Smacznie, naprawdę. A to jest łosoś. A to jest łosoś i ricotta z koperkiem. Podałabyś mi śmietanę, proszę? Z delikatnym właśnie. Możesz sobie, jak ktoś lubi więcej cytryny, to możecie sobie tutaj wycisnąć. Jeszcze mam cytrynkę. I kroję. Jaka dziwna atmosfera się zrobiła. Jakaś taka klamra cringe'u się zaczęła, bo już zapomniałem o tym, jak było sucho na początku, a teraz znowu jest. Talerz zdobią polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym. Oh my god, dziękuję. Następna paczuszka. Rafał, jesteś z brzegu. W dodatku może się imieniu. Świeże borowiki masz? Dobrze usiadłem. No. A jak? Z polędwiczkami i borowikami wybornie komponują się pieczone ziemniaczki i sałatki do wyborku, do kolorku. Ja wyłowię sobie pomidory. Specjalnie wycięłam dupki. Nie przejmuj się, nie marudzę. Specjalnie dla ciebie wycięłam dupki, bo jeszcze znajdzie i powie, że dupki w pomidorze. Ja tam lubię dupki. W pomidorze. A to nie są młode kartofelki, kartofle? Są. To są kartofle z ziemniaczki. W Maroku. Baby. Od mojej mamy z ogródka. Spróbowałem też. Specjalnie wybrane malutkie dla mnie. Mama ten? Ma pole? Znaczy pole, ma ogródek swój, ma warzywa. Ale ziemniaki? Ziemniaczków trochę też. No co ten, nie jest. Trochę. Fajne, spoko. Jak wam wygląda cytryna do ziemniaka? Pasuje? Jezu, jak tam jest źle. Jaka tam jest zła atmosfera. Ewidentnie jest najlepsze jedzenie ze wszystkich, ale atmosfera jest okrutna. Aż nie chcę dla was aż taki po prostu też okrutny i wam nie pokazuję tutaj większości tego, bo oni po prostu tak w ciszy jedzą i co jakiś czas, dobre. I co z tym ziemniaczkiem? Czyli w momencie, gdy masz rozmowę tylko i wyłącznie o jedzeniu lub o pogodzie, to oznacza, że naprawdę was nic nie łączy i nie zrodzi się z tego nic pięknego przy tym stole. Jedzenie powinno być tłem. Tłem do rozmów na przeróżne tematy. A wydaje mi się, że w ogóle talentem reżysera jest tutaj zrobienie takiej grupy ludzi, którzy do siebie w ogóle nie pasują właśnie po to, żeby był cringe. Tort Pawłowej. Uwaga! Kulinarny finał poprzedza karaoke. Ja idę w rytmie, żeby nie było. Ja nie kocham cię. Brawo! Kochasz mnie. Ciebie ty nie kochasz mnie, aha. Ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie, aha. Ja nie kocham ciebie, a ty mnie. Ula przygotowała niespodziankę. No i nie wiem, czy nie trafiła na minę przeciwpiechotną, bo nikt z nas nie chciał śpiewać. O, będzie miał się do czegoś przy... W końcu ma przynajmniej jedną rzecz, bo skubany pewnie dzisiaj czeka cały wieczór. Uff, na szczęście kaseta się zacina. Dzięki! Złośliwość rzeczy martwych czasami okazuje się zbawienna. Na dzisiejszym przyjęciu jedzenia jest więcej niż na trzech poprzednich. Ludowe przysłowie mówi jednak, że co za dużo, to niezdrowo. Czasami niedosyt jest lepszy niż nadmiar. I ja mam to wszystko zjeść? Tort... strasznie fajny, tylko ja nie lubię za dużo słodyczy. Ja był mega słodki. Bardzo się cieszę, że w tym torcie było dużo owoców, bo sobie je zjadłem, a nie tą bezę i
bitą śmietanę, która jest dla mnie za słodka. Była to absolutna uczta, owocowa, bezowa. Naprawdę każdy łasuch, nawet taki jak ja, może być po takim posiłku zadowolony. Naprawdę czułam się jak u mamy. Ta muzyczka w tle. Chłopki zaraz lecą. Taki mały powrót do dzieciństwa. A ponieważ dzieciństwo może być różne, różne mogą być oceny. Dzisiaj pojadłem, nie popiłem. Ula zrobiła najbardziej urozmaicone to jedzenie. Było naprawdę tego dużo. Bezapelacyjnie Ula spisała się najlepiej. Chciałem dać inną ocenę, ale daję Uli... punktów 8. Ula wygra tylko wtedy, gdy od Rafała i Serka otrzyma nie mniej niż 12 punktów. O Jezu, wow, no na pewno wygra. Wyniki głosowania. Miejsce czwarte zajął Robert. Brawo, brawo. Mamita zniszczyła go i bardzo dobrze według planu. Ona dodała tajemnicze 3 krople, czyli za dużo do jego zupy. Miejsce trzecie. Agnieszka. Brawo, brawo. To jest klaskanie przez ból. Miejsce drugie. Rafał! Brawo! Już wiemy, kto jest bogatszy o 5000. Mamy zwyciężczynię. Ula od Rafała i od Serka otrzymała po 8 punktów. Razem miała ich aż 24. W tym odcinku nie miała sobie równych. Ula świetnie przygotowała to wszystko, te wszystkie potrawy. Nie wyobrażam sobie, gdyby mógł wygrać ktoś inny. Myślę, że ktoś tu musiał wygrać i padło na Ulę. Wow, kurwa, jaki potężny tekst. Ktoś musiał wygrać, więc padło na Ulę. Wy jesteście okropni i to najlepsze jest to, że widać, że wy się kurwa w chuj lubicie wszyscy. Że przez cały odcinek udawaliście, że się lubicie. I to było nie dość, że tak widać, to przede wszystkim czuć. To był okropny materiał do komentowania. Ja czuję ulgę, że wracam do własnego towarzystwa samym sobą. Ja się kurwa będę lepiej bawił sam, niżeli kurwa wami, przyrzekam. Idę sobie pobyć samemu, potrzebuję tego. Ja już mam dosyć ludzi. Jeżeli miałbym dzisiaj wychodzić do jakichkolwiek znajomych, to bym nie wychodził, bo przez was bym miał po prostu już jakąś schizę, że tak będzie wyglądało spotkanie. To jest najgorsze, co może ciebie spotkać, na spotkaniu towarzyskim, u kogokolwiek w domu. To, co dzisiaj zobaczyłem w tym odcinku, to było okrutne, okropne. I dobrze, że z siebie to wyrzuciłem teraz. Okej. Sorki, że potraktowałem ten zakończenie jak śmietnik, ale zróbcie to samo, wyrzucajcie na mnie, wyrzućcie ten ciężar tego odcinka i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pewnie to będą kuchenne rewolucje, bo jesteście szaleni z tymi lajkami i łapkami w górę zostawiającymi pod kuchenne rewolucjami, ale kochani, może zobaczymy kolejną, jeszcze gorszą kolację, co wy na to, w kolejnym odcinku ugotowany. Tak na razie, trzymajcie się, to pa.